W naszym wszechświecie nieustannie trwają procesy, w których materia i antymateria funkcjonują razem, tworząc rzeczywistość. Ciekawe, co by się stało, gdyby tak nagle dwa przeciwieństwa o tej samej masie zetknęły się ze sobą. Co jest? Lustro? Wow. Jakie porąbane. To jakiś żart? Co jest? Miodwicie do mnie gada. Też to widziałaś? Chyba coś jest nie tak. Chyba o czymś takim ostatnio czytałam. Jesteś jakby z innego wymiaru? Oczywiście, że tak. Mam zdecydowanie lepszy styl. Dobra, wiesz co? Poczekaj chwilę, ja pójdę do domu znaleźć notatki i spróbuję ogarnąć, co tu się w ogóle dzieje. No poczekam. Dobra, jak się nazywało to zjawisko? Ani... Nimo... Anihilacja. Dobra, to jest jedyna teoria, którą mam na ten moment. Siema, druga ja. Dłużej się nie dało. Boże, jaka jestem wkurzająca w tej innej wersji. Słuchaj, jedyna teoria, jaką udało mi się wymyślić w tym momencie, jest taka. Wyobraź sobie rzeczywistość materii i antymaterii. I one przeplatają się ze sobą. Ale prawdopodobnym jest to, że umieszczenie lustra w tym miejscu, w tym konkretnym czasie, spowodowało, że te oba światy się zetknęły. Co w związku z tym? Anihilacja. Destrukcja, czy to nie jest niesamowite? Co by się stało? Dwie przeciwne sobie materie stworzyłyby kolejne, inne. Bo przecież zawsze z czegoś tworzy się coś. Destrukcja nie sprawia, że wszystko znika, tylko że powstaje coś nowego.